Cześć, witam wszystkich. Witam moi drodzy, hejka. Kolejna transmisja, taka już bardziej na luzie. Ja trochę zmieniam swój wygląd, swój outfit, trochę makijaż. Witam wszystkich serdecznie. Dzięki wielkie. No tylko tak naprawdę poprawiłam tutaj twarz jakimś tam pudrem i do tego czerwone usta, pomalowałam szminką i tyle. Taka zmiana. No i ubrania, zmieniłam biżuterię. Każdy live będzie inny outfit, tak mi się wydaje. Tak odświętnie trochę, nie? Witam wszystkich serdecznie. Uśmiecham się do was szeroko. No tak, słyszałam niestety, że coś się wydarzyło właśnie. Ktoś kogoś zasztyletował w Olbromiu. Powiem ci, że to jest makijaż ogólnie, ale tylko kolor jest trochę inny, bo tam filtr jest nastawiony. Ale ogólnie tu się wymalowałam, wiesz. Witam wszystkich serdecznie, hejka. Ogólnie. Tak, zmiana outfitu, tak. Co transmisja będzie inny look, więc przygotujcie się na zmiany. A właśnie, bo na poprzednim live'ie polecałam różne książki, kosmetyki i również chciałabym wam polecić jeszcze jedną książkę. Wszystko zaczyna się w głowie. Ona również jest super. Jest to książka Karoliny Cwaliny Stępniak. I wszystko zaczyna się w głowie, a kończy się, gdy nie działasz. I naprawdę bardzo fajnie się ją czytało. Powiem wam dokładnie, o czym ona jest. Wstęp ogólnie tej książki to Daj żyć, czyli jak nie daje za wygraną. Ogólnie jest to książka tutaj o optymizmie, o odwadze, o działalności w internecie, o hejcie, jak sobie z nim radzić. Oprócz tego również o sile kobiet, o urodzie, ogólnie takie spostrzeżenia odnośnie działalności w internecie, w social mediach. Jak być sobą, bo wcale nie jest łatwo. Tak wam mówię tylko, jakie są rozdziały. Mniej więcej, żeby przybliżyć. Tak, nowy strój, tak. Co transmisja będę inaczej wyglądać? A który bardziej wam się podobał? Ten pierwszy czy teraz? Dajcie znać. Tą książkę naprawdę bardzo polubiłam. Polecam. Sorki. I ogólnie ta książka też uświadamia wam, czytelnikom, że nic w życiu nie przychodzi łatwo. Że do sukcesu naprawdę droga jest bardzo długa, czasami bardzo ciężka. Wszystko zależy od tego, jakich ludzi na swojej drodze spotykamy. To, co zawsze powtarzam praktycznie, więc można by na ten temat książki pisać. Nigdy się nie poddajemy, zawsze dążymy do celu, nie tracimy entuzjazmu, walczymy z hejtem, nieprzychylnymi ludźmi. I przede wszystkim zawsze jesteśmy pewni siebie i staramy się dać się wszystko, aby wiele osiągnąć, więc ta książka jest naprawdę super. Wszystko zaczyna się w głowie, jak sam tytuł, i trzeba planować, działać i nie marudzić, zawsze iść przed siebie i pewnym krokiem iść w stronę swoich celów. Tak mówiąc ogólnie, książka jest naprawdę super, bo jeszcze o niej zapomniałam podczas tamtych tych polecajek na poprzednim live'ie. Też w ogóle w pytaniach na Insta Stories ktoś zapytał mnie, jakie cukierki lubisz. No i ja wam ci pokażę, które lubię najbardziej. Chocobons. I dzisiaj sobie je zjem. Uwielbiam. Są moje ulubione. Przepyszne. Czy żałuję niektórych wypowiedzianych słów w internecie? Być może tak, ale z drugiej strony, gdybym tego nie zrobiła, to też ludzie by nie wiedzieli w ogóle o moim istnieniu, nie byłoby całej tej Klaudelizy, mojej postaci w ogóle w internecie. I też myślę, że wiele osób mnie nie poznało. Dzisiaj nie byłabym tą osobą, którą jestem teraz.
Więc wszystko ma swój cel i jakiś tam powód, nie? To, co się dzieje. Czy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny. Bo ogólnie wydaje mi się, że nic nie dzieje się w życiu bez powodu. Hejka, witam serdecznie wszystkich. Co tu pisaliście? Piękna bluzka i kolczyki. Dziękuję bardzo. Do twarzy ci tej biżuterii ślicznie wyglądasz. O, jakie komplementy dzisiaj. Wow, miłe słowa. Ale teraz pytanie. Cześć Damian, hejka. Witam wszystkich serdecznie. Powiedzcie mi, który look bardziej wam się spodobał? Ten pierwszy z live'a, czy ten teraz? Ciekawa jestem. Ja nie jestem pewna, który jest lepszy. Nie mam w planach powrotu na YouTube, to jest zamknięty rozdział, całkowicie. Co prawda tam zaistniałam, ale Instagram zawsze był moim numerem jeden i tutaj chciałabym być aktywna po prostu i tutaj ewentualnie coś osiągnąć, aby co. Wolę zdjęcia, Instastories, takie wiecie, luźne gadki z wami, a na YouTube trzeba być przygotowanym. I ogólnie nagrywanie tych filmików to było bardzo czasochłonne czasami, więc wolę tutaj być. Pierwszy look możecie zobaczyć na moim profilu, jest zapisany live, więc zapraszam do nadrobienia. No, w większości podoba się bardziej ten look teraz. A później będzie jeszcze inny, trzeci. Wasze zdrówka. Kitty teraz śpi sobie słodko, więc nie pokazuję jej. Ale czasami jakieś zdjęcie tam dodam. Witam wszystkich bardzo serdecznie, hejka. Klaudia jest hot jak papryczka chili. Wow. Jaki komplement. Nie, nigdy nie pożyczam od nikogo ubrań, nie kupuję w second handach, tylko kupuję zawsze nowe, moje, swoje. Może w ogóle odpowiem na jakieś pytania? Bo tam też miałam pytania, wiecie, na Insta Stories. I w międzyczasie będę gadać z wami tutaj. Co ja piję? W zależności od dnia. Czasami piję soki owocowe, czasami piję Coca-Colę, Fantę, nie wiem, sok jabłkowy, pomarańczowy, wodę mineralną zwykłą, Frugo, no różne, tymbarki przeróżne. Cześć, witam wszystkich. Ten live już nie jest tematyczny. Takie, wiecie, luźne gadanie. Ja byś miała polecić dowolne miejsce w USA, co by to było? Wiesz co, nigdy nie byłam w USA, ale myślę, że Nowy Jork i Los Angeles i Miami, te trzy miasta najbardziej mi się podobają. Sorki. Ogólnie, co robisz, aby pokonywać przeszkody? Takie pytanie też było. Powiem wam tak. Niektórych przeszkód w życiu nie da się ominąć. One pojawiają się na naszej drodze. I jak już wielokrotnie mówiłam, te wszystkie porażki, przeszkody, przeciwności, trudności, to tak naprawdę zawsze się pojawiają na drodze. I jak sobie z nimi radzić, jak pokonywać te przeszkody? Po prostu moim zdaniem iść przed siebie i najlepiej jest po prostu już wejść w to bagno czasami, nauczyć się czegoś na tym, jakieś wnioski wyciągnąć z tego, bo takie omijanie tych przeszkód też czasami, no nie da się tego zrobić całkowicie. Moim zdaniem po prostu trzeba czasami te przeszkody wejść w nie, przeżyć to, zobaczyć jak to jest i później już prosto do celu trzeba iść. Więc omijanie tego, jak sobie z nimi radzić, no czasami nie da się ominąć. Po prostu. I powiem wam, że niektóre przeszkody, właśnie trudności dodają nam też dużo siły i dzięki temu jesteśmy bardziej wytrwali, odporni na ewentualne porażki, przeciwności i kolejne przeszkody, które po drodze się pojawią. Więc myślę, że omijanie ich nie ma sensu. Czasami trzeba to po prostu przeżyć, zobaczyć, doświadczyć i później może być tylko lepiej. Kolejne pytanie. Co sądzisz o Mateuszu Spysińskim? Tak jak mówię wielokrotnie, to pytanie często się pojawia na stories.
Ja powiem wam szczerze, nie wypowiadam się na tematy ludzi, bo ja nie znam ich prywatnie, nie są moimi znajomymi ani nikim ważniejszym. To, co opublikują w internecie, to jest jedno, a to, jacy są naprawdę, no to już druga sprawa. Ale powiem wam, że no co, nie ma już żadnych spięć między nami, to co kiedyś było, to poszło w niepamięć. Jest całkiem spoko youtuberem i co ja mogę powiedzieć? Nie sobie nagrywa filmiki jak chce, o mnie, o kim innym. No. Jakie są twoje słabe strony, Klaudia? No, jeśli chodzi o charakter, na przykład, nie wiem o co chodzi dokładnie, ale jeśli o charakter, to jestem osobą, która szybko się stresuje. Jestem nerwowa ogólnie, nerwus. I no, to jest taka cecha, może czasami też niedobra. I ogólnie też to zabiera czasami mój spokój wewnętrzny, stresuję się po prostu bardzo. Kolejna taka słabsza cecha to brak cierpliwości. Jestem w gorącej wodzie kąpana, wszystko lubię mieć na tu i teraz, nie lubię czekać, męczy mnie to, więc przyznaję, to jest kolejna taka cecha, może negatywna, w zależności jak na to patrzeć, cierpliwości mi brak. Klaudia, wyglądasz rewelacyjnie? O, jaki komplement, dziękuję, miło mi. Kolejna taka cecha. Wiecie co, no, niby jestem wysoko wrażliwa i to dobra cecha, bo dzięki temu jestem wrażliwa, taka empatyczna, wyrozumiała, ale też oprócz tego, no, jest to takie uciążliwe w moim życiu też. Więc ta cecha jest i dobra, i zła w pewnym sensie. Ślicze kolczyki? Dziękuję bardzo. Kolejna cecha, taka słabsza strona moja. Pomyślę. Czasami powinnam sobie niektóre rzeczy odpuścić i nie potrafię. Coś tam w dalszym ciągu się staram, dążę do tego zbyt długo czasami. Co sądzę o środowisku LGBT? Akceptuję. Jak najbardziej. Miłość to miłość pod każdą formą. No, tyle mam do powiedzenia. Co mogę dać od siebie innym? Myślę, że wsparcie. W ogóle jestem osobą, która kocha bardzo. Ponad życie, z całego serca. To na pewno każdy, kto miał ze mną do czynienia, poznał mnie. To na pewno wie o tym, że daję z siebie zawsze wszystko, troszczę się o drugą osobę, mogę dać wsparcie, okazać bezgraniczną miłość. To są takie dobre cechy, bym powiedziała, które mogę zaoferować drugiemu człowiekowi. Też zaufanie do mnie można mieć bardzo duże. I no, chyba to tyle. Zawsze mogę dać ludziom motywację, wsparcie, miłość bezgraniczną. To jest najważniejsze. I troskę. Kolejne pytanie. Czy wrócisz na YouTube? To wiadomo, to jest ciągle to samo. Nie, nie wrócę. To zamknięty rozdział, to już się skończyło. Kolejne pytanie, jakieś ciekawsze. Bo niektóre są w kółko te same. Z jakimi trudnościami się mierzysz? No, z różnymi w życiu się trudnościami mierzę. Czasami, wiadomo, problemy finansowe też mogą być, kasy brakuje, bo nie wiem, wydało się na coś tam i może jej brakować, więc czasami też tak jest, że brakuje. Oprócz tego walka z hejterami, chociaż ciężko to nazwać walką, bo ja ani z nikim nie przegrałam, ani z nikim nie wygrałam, więc po prostu takie zwalczanie tych wszystkich złych albo nieprzychylnych ludzi, którzy są uprzedzeni do mnie. Przeciwności losu ogólnie. I tu nie chodzi tylko o internet, bo to jest taki dodatek do życia, ale też również trudności w prywatnym życiu też są, oczywiście. Czy to czasami w pracy, czy w kontaktach z innymi ludźmi, tak najbardziej. Kolejna sprawa. Tak, mam na kartce napisane różne pytania, wszystkie z Insta Stories. Asia, czuję się naprawdę cudownie z tym. Mówię ci, lepiej być nie może. Kolejne, tam jakieś trudności, jakimi się mierzę. Czasami też komentarze odnośnie wyglądu, na przykład, wiadomo, tam ludzie, którzy są nastawieni powierzchownie do mnie. Co tam jeszcze? Ogólnie czasami też z własnymi jakimiś tam przyzwyczajeniami też walczę, albo chciałabym zmienić nawyki żywieniowe trochę na bardziej zdrowszą żywność, też nie jest łatwo. Więc ogólnie tych trudności przeciwności jest sporo. To ogólnie ciągle pytania są też na Insta Stories, dokąd kolejna podróż, gdzie polecisz, kiedy Dubaj, tak jak mówiłam, nie wiem kiedy, kolejna podróż oczywiście też do Dubaju, to wiecie, ale w przyszłości będą też podróże do innych krajów, od razu mówię, do innych miejsc, więc spokojnie, będzie się działo i pytania o podróż ciągle są te same, ale ja powtarzam na każdym live, Dubaj, Dubaj, miasto marzeń, pięknych wrażeń i tak w kółko, więc za często.
Są te pytania. Czy nie myślałaś o tym, by zacząć podróżowanie od zwiedzania pięknych miejsc w Polsce? No, ja nie przeczę, ja również czasami będę w Polsce, bo jest tutaj mnóstwo pięknych miejsc. Chciałabym zobaczyć, nie wiem, jeszcze raz do Warszawy pojechać, na przykład może Zakopane, może Bieszczady kiedyś, albo Polskie Morze, jak nie wiem, Sopot, Gdańsk, nie wiem, Świnoujście, Kołobrzeg może, co tam jeszcze? Jakie tam miejsca jeszcze chciałam zobaczyć? Wrocław na przykład i wiele, wiele innych. Witam wszystkich serdecznie, hejka. Fajnie, że oglądacie mojego live'a kolejnego. Czasami sobie powstrzymuję przed podróżami. Czasami mam pieniądze na coś innego. A czasami też brak czasu, że tak powiem. Ale chęci są. Czy lubisz swoją pracę? To też pytanie jest często pojawia się. Oczywiście, że lubię. Ogólnie kontakt z ludźmi, rozmawiać przez telefon, przekonywać ich. Jak najbardziej. Dobra, wolę teraz odpowiadać na pytania, które teraz są na bieżąco. To nie są wymówki, tylko fakty. Oczywiście, ja nie przeczę, Polska ma mnóstwo pięknych miejsc. A i tak wolę egzotyczne miejsca. Cieplejsze, piękne plaże. A właśnie, tutaj pod ręką mam mój złocisty ananas. Pamiętacie go? Z holu zakupowego przed paru lat na YouTube. On taki, mówię, niezniszczalny. W dobrym stanie, tak jak ja. Trzyma się. Praktycznie tak samo jak wtedy. To jest normalnie ikona. Wolisz świeżą żywność z Polski, czy mrożone owoce z Dubaju? No oczywiście świeżą żywność z Polski. Ja nie jem mrożonych owoców. Ewentualnie prawdziwy. Tak, złocisty ananas jest legendą. Witam wszystkich serdecznie, hejka. Pozdrawiam was. Gdzie na Śląsku są polskie Malediwy? Powiedz mi. Moje ulubione warzywa? Najbardziej ziemniaki. Marchewkę lubię, ale tylko w formie soków bardziej. Kubusia jakiegoś czy coś w tym stylu. Ogólnie samej marchewki nie lubię. Co tam jeszcze? Ogólnie pomidory też czasami lubię. Na przykład, nie wiem, z kanapką zjeść czy coś. Ogórki. Między innymi. Lubię też szczypiorek, koperek. Witam wszystkich serdecznie, hejka. Jaki masz cel, do którego dążysz? Wiesz co, dążę do różnych celów. Może nawet chciałabym być jakąś instagramerką, influencerką, taką lepszą, ale tylko tak wiecie, no, może być, może nie być. Dążę do tego, żeby być człowiekiem spełnionym i szczęśliwym. Może z czasem jakaś lepsza praca się trafi, kto wie. Do tego chciałabym być szczęśliwa, mieć partnera, wielka miłość, wiecie. To jest coś, co sprawi mi ogromną radość, szczęście i da spełnienie. Co jeszcze, do czego dążę? No ogólnie do szczęśliwego życia, każdy z nas chyba chciałby być szczęśliwym i mieć spokój wewnętrzny. Czy zrobię jakiś specjał na 10 tysięcy followersów? Tak, no na pewno. Na 10 tysięcy followersów kupię jakiś tort, po prostu. Wsadzę tam 10 cyferkę i będzie się działo. Na pewno. Ale kiedy to nastąpi? No nieprędko chyba. Myślę, że nie wcześniej niż za jakieś 3-4 miesiące chociaż. Polecajcie mój profil dalej, żeby mnie ludzie obserwowali. Z góry dzięki. No powiem wam, czasami jak szukałam pracy dawniej, w przeszłości, to naszukałam się wtedy, ofert było bardzo dużo i szybko znajdowałam.
A czasami jest tak, że może być gorzej, no w zależności jakie są oferty i czy one trafiają też w nasze umiejętności, czy damy radę tam pracować, czy wynagrodzenie jest na tyle dobre. No w zależności, ale praca jak się szuka, to się ją znajduje po prostu. Jest tyle możliwości, że spokojnie. Ja nie jestem przeciwniczką diety. Jeżeli ktoś chce się odchudzać, jeżeli ktoś ma bardzo zdrowy styl życia i jedzenia, odżywiania się, to proszę bardzo. Ja wiadomo, że mam tam wiedzę teoretyczną, ale praktycznie nie stosuję się do tego, no taka prawda. Mam tu i ówdzie za dużo, ale akceptuję siebie i diety na siłę, jak i diety cudnie obchodzą mnie totalnie. Nie będę też się głodzić, czy tam nie będę ciągle ćwiczyć, siódme poty z siebie wyciskać tylko po to, żeby komuś się przypodobać. Komu mam się podobać, kto mnie lubi, to mnie akceptuje, a kto nie, trudno. Witam serdecznie wszystkich. No właśnie, kto jeszcze nie oglądał poprzedniego live'a, to jest na moim profilu, jako rolka zapisany. Możecie sobie nadrobić. No i ten również zapiszę i później jeszcze po południu będzie kolejna transmisja. No dokładnie. Trzeba się akceptować. Po co zatruwać sobie życie jakimiś kompleksami? Już to bez sensu. A zresztą o tym ostatnio mówiłam na live'ie. No tak, ostatnio bardzo was rozpieszczam tymi transmisjami. Tak się rozgadałam tutaj, bo przez jakiś czas, przez miesiąc pierwszy na moim koncie nie mogłam prowadzić tej transmisji. Ale później właśnie ta opcja została przywrócona, bo podobno konto powinno mieć chyba miesiąc stażu, żeby można było prowadzić live'y. Ale później jak już rozkręciłam, to prawie codziennie, czy tam co drugi dzień gadam tutaj, paplam. Myślę, że gdybyś odłożyła słodzone napoje i zmieniła je na wodę, to dużo by to zmieniło. Powiem ci, że ja wodę też piję bardzo dużo. Ale ogólnie woda nie orzeźwia mnie tak bardzo jak napoje gazowane albo te wszystkie soki tam słodzone, wiesz. Więc wolę osobiście pić i to, i to. W tym momencie, gdybym miała powiedzieć, jak ma na imię moja najlepsza przyjaciółka, to Ewa. Chyba na nią najbardziej mogę liczyć, nie mogę chętnie pogadać. Też ostatnio do mojego życia wróciła taka znajoma Kasia z dawnych lat, ale to tak, wiecie, bez znaczenia, bo nie mam z nią jakichś dobrych kontaktów głębszych, tylko czasami tam gadamy, czy widzimy się. Jeszcze jest Magda, Karolina, która wyjechała i Paulina, a tu czasami tylko gadamy. Stawiam na jakość, nie na ilość. Zawsze jest fajnie z kimś pogadać, zwierzyć się. Zapytać o radę na przykład. Ewa ma 45 lat, jest starsza ode mnie. Hejka wszystkim, dzień dobry. Zadawajcie kolejne pytania. Przepraszam bardzo, nawet jeżeli nie schudnę, jak mówisz, tak? Też mogę zrobić fame, kasę, wszystko, więc wygląd nie definiuje człowieka. Zrozumcie to w końcu. Oczywiście, osoby atrakcyjne, czy tam szczuplejsze, wiadomo, mogą w wielu innych płaszczyznach się rozwijać, mogą, nie wiem, pozować do zdjęć, pięknie w bikini na przykład, a z drugiej strony grubsze kobiety też, więc nie ma znaczenia. Pięknie wyglądasz. Dzięki. Ja wiem, że ludzie lubią oglądać takie przemiany, metamorfozy. No, staram się nie przejmować hejtem, oczywiście, jestem odporna teraz na to. Niech sobie piszą, co chcą. Ja już wielokrotnie mówiłam, że wygląd dla mnie nie ma znaczenia. Oczywiście ja jestem w stanie stwierdzić, kto jest atrakcyjny, kto jest przystojny, kto jest ładny, a kto jest brzydszy, mniej urodziwy. Oczywiście, każdy z nas jest w stanie to stwierdzić, ale... wiecie, jeżeli chodzi o związek, jakąś tam relację, to charakter, osobowość przede wszystkim, porozumienie, a nie tylko wygląd, to nie ma znaczenia, na dłuższą metę to nie ma wartości. Na czacie, może zmieńcie już płytę, bo udawanie, że obchodzi was jej zdrowie, to już jest komiczne, po prostu powiedzcie, że chcecie ją hejtować, o byle gówno, bo wyzywanie kogoś od grubych nie zmieni nic. Dokładnie. Zgadzam się.
To są zwykłe uszczypliwości i przytyki, jak zawsze. Te same osoby w kółko od lat. A ja wam mówię bye bye. No tak, to się stało w Odbromiu właśnie, tak słyszałam dzisiaj. Był nożownik. Ja nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale... Sorki. Jeszcze zdrowa nie jestem. Choroba trzyma mnie jeszcze. Te ostatnie objawy. Ten kaszel jest bardzo taki męczący. No, Michał, tak. Uważam, ale ogólnie nie wiadomo nigdy, co się wydarzy, nie? Na każdym kroku możemy trafić na złego człowieka, który nas... Koniec. Ale chyba w takim zagrożeniu nie jestem. Może w ogóle niedługo... ochroniarza może wynajmę sobie, żeby chodził za mną krok w krok. Żeby mnie ochronił. Cześć, Asia. Hejka. No tak, kolejny live, potem kolejny i następny. Co mam na ustach? Oczywiście moją kultową szminkę Charlotte Tilbury, którą bardzo lubię od lat. Walk of Shame. Piękne kolczyki. Dziękuję, moja droga. Czemu zniknęłaś z internetu wtedy? Powiem ci szczerze, że jak już mówiłam wcześniej też wam, znikałam z internetu, bo byłam taka niekonsekwentna. Po prostu mówiłam, coś zrobię, a czegoś nie zrobiłam i tak cały czas. I wracałam, odwiedzałam was, można powiedzieć, na chwilę, po czym znikałam, kasowałam konto, wracałam na chwilę i znowu usuwałam, po czym znowu przychodziłam i znowu odchodziłam. Więc to wszystko było bez sensu, błędne koło, aż w końcu nagle, w pewnym momencie myślę sobie, czy powinnam zmarnować swoją szansę, czy powinnam być offline, może powinnam w końcu wrócić do internetu. No i tak się stało. Wróciłam, konsekwentnie tutaj jestem i będę dalej tworzyć, publikować i nic mnie nie jest w stanie zatrzymać, zniechęcić. Powiem szczerze, nikt, ani nic. I tym razem tutaj będę tak długo, jak będę mogła. Ale wtedy, tak jak mówię, no nie byłam konsekwentna, teraz już jestem, wszystko się zmieniło, wiem czego chcę, wiem czego nie chcę. I po prostu będę tutaj online cały czas dla was. Uważam, że nie straciłam żadnej szansy, bo wszystko można odbudować. Wszystko, co się kiedyś skończyło, może mieć nowy początek. Tylko trzeba mieć wytrwałość, chęci i dobrych ludzi wokół, czyli na przykład obserwatorów, was. Więc wszystko jest możliwe jeszcze, w dalszym ciągu. A ja nie spodziewam się niczego wielkiego. Po prostu działam tutaj z pasji i zobaczmy, co czas przyniesie. Jakie możliwości. Stylowa biżuteria jak zawsze. Dziękuję, Michał, za komplement. Ty również taki trendy jak zawsze. Wasze zdrowie. Wypijmy do dna za te serca, złamane, oszukane, za każdy miłość stracony przez nią czas, za każdą, która będzie nowa. Hej, Klaudia, pięknie dziś wyglądasz. Jakie komplementy dzisiaj mówicie, naprawdę. Dzięki. Co sądzę o przedłużanych rzęsach? No, czasami ten efekt jest nienaturalny. Te rzęsy są przesadnie wydłużone, jakieś takie zbyt gęste, nienaturalne. Kocie oko, takie no. Ale ogólnie pięknie to wygląda u innych ludzi. Na zdjęciach u innych kobiet. Ale ja nie chciałabym tego, szczerze mówiąc, nie chciałabym tego przyklejać. Nie. Zwykły tusz ewentualnie, ale ogólnie nie roślinności. W ogóle wiesz co, ci widzę, że twoje komentarze są jakieś takie niemiłe bardziej, nie wiem o co chodzi. Nie, to nieprawda, jakieś fikcyjne newsy chodzą po internecie, jak większość rzeczy na mój temat. Powiem, o czym mówiłam. O tych rzęsach, nie? Więc to jest nienaturalne moim zdaniem, nie chciałabym. Ogólnie mój makijaż na co dzień to, wiecie, podkład, puder, ewentualnie podkreślone tam trochę brwi, ale wczoraj sobie henny robiłam.
I ewentualnie tam czasami tusz do rzęs, ale ogólnie tusze do rzęs sprawiają z moimi rzęsami zawsze takie coś, że są tak dziwnie sklejone, nie wyglądają tak dobrze jak na reklamach na przykład, jak się patrzy, że takie piękne rzęsy będą po tym tuszu. Tak, Mika. Na DM jeszcze napisz do mnie. Ustalimy wszystko dokładnie. Bardzo się cieszę, że będę mogła Ciebie mieć tutaj. Co jest najważniejsze w dbaniu o siebie, o swój wygląd? Wiecie co? Wszystko jest ważne, można powiedzieć. Chociaż podkreślam, ja nie patrzę na wygląd przede wszystkim u ludzi, ale wiadomo, że no, każdy powie, że wygląd jest ważny, jest istotny, no bo ja nie przeczę, że nie jest. Ale jeśli chodzi o jakieś takie ważniejsze wartości w życiu, no to są bardziej istotne rzeczy niż tylko i wyłącznie uroda, tak? Nie każdy ma wpływ na to, jak wygląda, czasami można coś polepszyć. Dobra, zmieniając temat. Najważniejsze dla mnie są włosy. Ja dążę do tego, żeby wyglądały jeszcze lepiej, bo niby teraz wyglądają lepiej, ale jeszcze coś jest z nimi nie tak. Więc myślę, że z czasem moje włosy będą ładniejsze. Zainwestuję jeszcze w pielęgnację, jakieś tam zabiegi pielęgnujące, coś tam, wiecie, żeby zadbać o kondycję włosów. I takie dotąd chciałabym mieć, więc może za jakiś rok, półtora będę miała. Tylko muszę nie obcinać tych włosów. Kolejna rzecz to zęby. Piękne zęby to podstawa. Niestety, jak wiecie, ostatnio straciłam piątkę i będę musiała to skorygować wkrótce. Jeszcze parę tygodni będę miała tutaj już ząbka wstawionego. No nie powiem, to wszystko przyniosło mi dużo bólu, ale ja się nie przejmuję, bo protetyka, stomatologia jest tak dobrze rozwinięta, że każdy ubytek można uzupełnić, tylko no, inwestycja jest spora. Więc tutaj akurat będzie most protetyczny. Oprócz tego w przyszłym tygodniu idę do dentysty zrobić dwie plomby zębów, takie zwykłe plomby. Później robię bonding zęba. Ogólnie chciałam poprawić jego estetykę. I jeszcze idę sobie zrobić tutaj zęba trzonowego, mam takiego już, no to jest zniszczonego, mało zostało, że tak powiem. I tutaj również ten ząb jakoś tak rysował mi język i tutaj jamy ustną, więc robię taką nakładkę, wkład overlay, inlay. No to tyle zabiegu stomatologicznego na ten moment. Więc wiąże się to z dużym wydatkiem, ale wiadomo, zęby, włosy, piękny uśmiech to podstawa. Też niektórzy mówią, że ogólnie paznokcie też są bardzo ważne w wyglądzie człowieka. Ja mam takie przeciętne, powiem szczerze. Takie zwykłe, bo zawsze piłuję je, obcinam tak, że są po prostu takie krótkie, naturalne, nie maluję niczym, ale może w najbliższym czasie bym sobie nakleiła jakieś fajne naklejki. Wiecie co, odpisuję na DM, wiadomo, że nie wszystkim, też nie od razu, bo czasami tam gdzieś nie mam czasu wszystkim odpisać, ale postaram się odpisać na większe wiadomości. Czasami z opóźnieniem też. W zależności co napisałaś, nie wiem, nie widziałam może tych wiadomości. Czasami nie dochodzą, różnie jest. No, moja droga, tutaj są osoby, które obrażają, które czasami dogryzają tak, wiesz, z impetem, ale nie ma czym się przejmować. Ja już jestem odporna tak, że mogą tutaj we mnie rzucać kamieniami, cegłami, a i tak będę to wszystko odbijać z powrotem. Ja nikogo nie wyzywałam. Jeżeli ktoś do ciebie pisze z jakichś fikcyjnych kont, to nie moja sprawa to jest. Więc przestańcie takie głupoty opowiadać. To jest niepoważne. To o was świadczy, nie o mnie. Ja mam tutaj konto oficjalne i jeżeli komuś będę chciała coś powiedzieć, to po prostu to zrobię. I dla mnie niektórzy są... Hejka, witam wszystkich. Witajcie. Dzień dobry. Ale chyba każdy logicznie wie o tym, że plotki, które krążą o znanych ludziach, czy o celebrytach, o kimkolwiek, mogą być fikcją, kłamstwem, pomówieniem. No, dokładnie. Cześć wszystkim, hejka. Ktoś kiedyś mi powiedział taką rzecz, że jeśli masz dużo hejterów, to znaczy, że idziesz w dobrą stronę, że po prostu ilość twoich tam wrogów, przeciwników pokazuje, że jesteś coś wart. Może coś w tym jest? Tak, murem za Klaudią, oczywiście. I powiem wam, że coś w tym jest chyba, bo ogólnie o nudnej osobie, o nudnym człowieku się nie rozmawia tak dużo. Więc chyba jestem fajna. Chyba.
jakie beauty rytuały warto wykonywać regularnie. Powiem ci, że nic specjalnego, no wystarczy tylko dbać o cerę, robić jakieś maseczki, nawilżać tą skórę. I jakiś, nie wiem, peeling. Ogólnie o włosy też trzeba jakoś zadbać, jakaś maseczka od czasu do czasu, odżywka, jakiś rytuał beauty właśnie na kondycję włosów. O cerę to wiadomo, musimy dbać na co dzień, żeby oczyszczać ją przede wszystkim z makijażu, czasami nawilżyć również, zrobić peeling, nałożyć maseczkę, żeby zadbać o pielęgnację tej skóry. Jaki tam rytuał jeszcze? No wiadomo, ciało też trzeba nawilżać regularnie jako tako, smarować jakimiś balsamami, żeby też ta skóra była odżywiona. Chociaż sama tego na co dzień nie robię, to staram się w miarę często dbać o ten aspekt. Ja nie robię żadnej trwałej, to są moje naturalne włosy. Czasami się kręcą, czasami trochę mniej, w zależności od dnia. Jak tylko skończę live'a, zaraz zacznę jeść chocobons. No tak, to jest cukier. W końcu jestem słodka, to muszę jeść czasami coś słodkiego. No wiadomo, z umiarem cukier czy tam sól można jeść. Też nie za dużo, wiadomo. Ale też niektórzy... O moje zdrowie się nie martwi. Jestem zdrowa, sprawdzam, badania robię co jakiś czas. I naprawdę jest ze mną całkiem dobrze. Wbrew pozorom. Witam wszystkich, hejka. Czy jeszcze macie jakieś fajne pytanka? Hej, Dramcia, witaj, miłego dnia. Kiedy kolejna wstawka z moim filmikiem jakimś, co? Tak, jadłam kiedyś lody Kinder Bueno. Ostatnio nigdzie ich nie widzę. Bardzo dobre były te rożki. Nie, nie pokażę moich przyjaciółek, bo one są antyinternetowe, że tak powiem. Nie pokazują się nigdzie. Więc nic z tego nie będzie. One mają zupełnie inne charaktery niż ja. Ale najważniejsze jest to, że mogę na nie liczyć, pogadać z nimi. Wspierają mnie, to się liczy. A nie wszystko jest na pokaz, oczywiście. Kiedyś też pytaliście mnie, jakie lubię słodycze na Instastories, więc teraz też powiem. Chocobons lubię, cukierki. Kinder Bueno też lubię czasami. Bardziej chyba białe nawet niż to takie mleczne. Lubię Prince Polo karmelowe, słony karmel. Do tego Choco Fresh, też Kinder. Mleczną kanapkę czasami lubię. Co tam jeszcze? Jakie słodycze? Milka mleczna i z orzechami, na przykład praliny Lindor. Dokładnie, Mika, masz rację. Nie mogę patrzeć na niektóre komentarze, czy ta dziewczyna wam coś robi. Co za bezczelni ludzie, darujcie sobie niektóre komentarze, bo wstyd. To samo bym powiedziała moim przeciwnikom. Dzięki, moja droga. Nie, nie słyszałam o tej cesarzowej internetu. Kto to jest? Nie mam pojęcia. Moje ulubione ciasta to sernik przede wszystkim. Lubię też takie ciasta z galaretką, z truskawkami i świnokowym nadzieniem. I lubię jeszcze Raffaello. Takie trzy moje ulubione, top 3. Hejka wszystkim. Co dni jesz słodycze? No codziennie coś słodkiego jem, przyznaję. Każdego dnia. Ale ogólnie wiecie co, jak na przykład brakuje mi w mojej diecie soli, czegoś słonego, to głowa mnie często boli. Ale cukier też jest potrzebny. Wszystko z umiarem, nie? Sorki. Dobra stylówka. Dziękuję bardzo. Jakbyś miała jeść jedną rzecz do końca życia, co by to było? Ciężko powiedzieć. Chyba najbardziej lubię cheeseburgera z McDonald's. Serio. Tutaj było pytanie o obiad. Dzisiaj na obiad zupa pomidorowa z makaronem. I na drugie danie jest też pewna zupa. Jest to barszcz czerwony z łuszkami. Więc praktycznie drugiego dania nie ma, ale są takie dwie zupy, więc to zjem z chęcią.
Hej Lenka, buziaczki, pozdrawiam gorąco. Kolejne pytanka, proszę, moi drodzy. No i przypominam, jeżeli ktoś przegapił tego live'a wcześniejszego o kosmetykach, o książkach, to nadróbcie zaległości. Na moim profilu są rolki, więc obejrzyjcie. Jeśli macie czas, oczywiście. No, to pytanie też często pada, czy mieszkam sama. Tu na dole jestem sama. To są moje pomieszczenia, wszystko mieszkam z Kitty. A na górze mieszkają dziadkowie, a moi rodzice w innym domu parę kilometrów ode mnie. Tak to wygląda. Niby razem mieszkamy, ale osobno. Ładnie wyglądasz, dziękuję. Tyle komplementów dzisiaj słyszę, naprawdę. Ale później będzie jeszcze inna stylówka. Dzięki za wszystkie miłe słowa, naprawdę. Doceniam. Ale jaka piękna pogoda, aż chce się wyjść na zewnątrz. No tak, bardzo gorąco dzisiaj jest. Lato. Słoneczko świeci, pogoda piękna. Promienie słońca oświetlają mnie. Ja zaraz pójdę na ogródek tak posiedzieć. To pytanie ciągle się powtarza. Albo dokąd na kolejne wakacje lecisz, a wszyscy wiedzą, że do Dubaju. Albo czy lubisz swoją pracę, a wszyscy wiedzą, że tak, uwielbiam gadać z ludźmi przez telefon. No tak, trzeba pomagać rodzinie. Po prostu nie tyle chodzi tylko o jakąś pracę w domu, ale też wsparcie dawać komuś mentalne, okazywać trochę czułości, powiedzieć coś miłego, być po prostu dla drugiej osoby, też się to liczy. I ta osoba też się odwdzięcza tym samym zawsze. W rodzinie, czy tam gdziekolwiek. W ogóle miałam kiedyś taką sytuację, parę lat temu powiem wam, szła starsza kobieta, taka była, widać było, roztrzęsiona, jakaś taka rozkojarzona i tak ledwo już szła, taka pochylona, starsza babka, nie? I wyobraźcie sobie, spadł jej telefon. No ja podeszłam, podniosłam ten telefon i mówię, przepraszam bardzo, telefon pani wypadł. Jak ona mi dziękowała, dziękuję bardzo, kochana pani, wszystkiego najlepszego, zgubiłabym telefon, dziękuję bardzo. Jakie to było fajne, naprawdę, tak usłyszeć cztery podziękowania od kogoś. Więc takie czasami małe gesty robią naprawdę wiele. Albo czasami widzę kogoś, nie wiem, w sklepie, ja na przykład kupuję, nie wiem, 30 rzeczy, ktoś położy na taśmie dwie rzeczy, no to zawsze przepuszczam w kolejce. Takie drobne rzeczy mogą komuś zrobić dzień, uprzejmości ogólnie, takie na co dzień. Więc trzeba być w miarę uprzejmy, moim zdaniem, miłym. I tam taki mały gest czasami znaczy wiele. I też również czasami ludzie też mnie przepuszczają, są dla mnie mili, uprzejmi, więc wszystko to wraca. Czy chętnie pomagam innym? W zależności co to jest. Jak to była bardzo ciężka rzecz, no to wtedy to różnie z tym. Może nie dałabym rady, mogłabym odmówić albo pomóc na tyle, ile mogę. Ale takie drobne gesty jak najbardziej są wskazane. Kultura, uprzejmość, wiecie. Czy lubię truskawki? Średnio. No ale czasami jem. Nie jest to mój ulubiony owoc, ale czasami jem. Serio, ja bym była dobrym psychologiem, mówisz? Może się minęłam z powołaniem. Nie będę zmieniała fryzury, znaczy w sensie, no zapuszczam te włosy. Podobne są, cały czas takie podobne, cały czas takie same, ale myślę, że kiedyś no, takie będę miała dotąd. Obcinałam ostatnio, tutaj trochę krój zmieniłam tych włosów tutaj na bokach. Podcięłam końcówki. Jaki miesiąc temu? No ogólnie, jak zawsze powtarzam, nie ma żadnych kompleksów związanych z wyglądem. No jestem jaka jestem, akceptuję siebie. I też ludzie, niektórzy mają problem z tym, żeby mnie zaakceptować albo tam siebie, bo na siłę dążą do perfekcji, która przecież nie istnieje tak naprawdę w tym świecie. Czy lubię bluzki i sukienki z dekoltem? Czasami tak. Ale nie takim dużym, wiecie, żeby było widać. Nie, ale tak trochę. Trochę tak. Subtelnie. Powiem ci, że w Dubaju nie jadłam tam nic takiego lokalnego, ale do tej pory, ale ogólnie najbardziej lubię kuchnię polską, włoską i syryjską. Co tam jeszcze powiecie, moi drodzy?
Już wcześniej mówiłam o tym właśnie. Moje ulubione warzywo to ziemniaki, ale lubię też pomidory, ogórki. Niektórzy mówią, że wyglądam lepiej w jednolitych kolorach, a inni mówią, że w wzorach. To jaka jest prawda, jak myślicie? W czym lepiej? W jakichś tam wzorkach, nie wiem, kwiatowych, czy jakichś takich zygzakach, czy bardziej jednolity kolor? No, moja droga, idę na zakupy, miłego dnia. Zrelaksuj się na mieście. Czyli wzory. Większość osób twierdzi, że wzory. Bo ogólnie takie ubrania we wzory, one sprawiają, że stylizacja jest taka bardziej żywa, bardziej oryginalna. Nie skakałam nigdy na bungee. No niektórzy mówią właśnie od lat, że ja kojarzę się z kolorem, z wielobarwnymi ciuchami, wzorkami. Czy ogólnie uważacie, że wzorki mi pasują bardziej? Kwiaty? No tak. No też tak uważam, że takie ubrania są ciekawsze po prostu niż te jednolite. Ale oczywiście te jednolite kolory też są fajne. Czasami do niektórych stylizacji pasują. Takie stonowane. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco, wszystkich widzów. Ja nie lubię alkoholu żadnego, nie znoszę pić. Kwiaty oddają Twoją wrażliwą duszę. Dzięki. Lubisz styl minimalistyczny, czy raczej południowy, pełen życia i przepychu? Powiem Ci, że to zależy od okoliczności, bo wiadomo, że inaczej ubierzemy się na przykład, nie wiem, na ślub, inaczej ubierzemy się na imprezę, inaczej do pracy, a jeszcze inaczej na wyjście na miasto na przykład. W zależności, ale jeśli chodzi o takie sytuacje typu, nie wiem, rozmowa o pracę albo, nie wiem, jakieś takie formalne wyjścia, no to wtedy wiadomo, biznesowa biała koszula, minimalistyczne czarne spodnie i taki styl jest lepszy. Ale już takie na co dzień to bardziej wolę właśnie pełne kolorów, żywe outfity. No, może łyka bym się napiła, ale nic więcej. Łyka, maksimum. Po dwóch łykach to już po prostu mam dość. I zawsze mi się gorąco robi od alkoholu, więc łyk, dwa i koniec. I zostawiam kieliszek. I jakbym spędziła swój idealny wieczór, oczywiście w ramionach supermężczyzny, który patrzyłby w moje oczy, moglibyśmy razem, nie wiem, ewentualnie wyjść na jakiś super spacer, pogadać. No i to jest wieczór idealny, nie? Ewentualnie, jakby go nie było, tego faceta, no to sama mogłabym sobie, nie wiem, siąść, zjeść coś pysznego, obejrzeć jakiś fajny serial. Wiele do szczęścia nie potrzebuję. Trochę muzyki posłuchać i może być. No, Stambuł jest bardzo ładnym miastem. Ogólnie Turcja, no niektóre miejsca mi się podobają. Tam raz byłam w Alanii. Więc czemu nie? Dobra, jeszcze chwila i spadam, moi drodzy. Po południu później jeszcze będzie live z kimś, więc zapraszam. No wiesz, ja bym chętnie poleciała do jakiegoś miejsca w Europie, ale teraz nie planuję. Może Włochy, Positano na przykład, albo Hiszpania, Barcelona, Wyspy Kanaryjskie znowu, kto wie. Grecja, na przykład Mykonos. Czy oglądam stare live'y na YouTubie? Czasami tak, zerkam. I oglądam sobie, słucham tego. Więc jak dla was to jest rozrywka, to dla mnie też. Słuchać samej siebie, albo tam oglądać czasami. Czy tam, nie wiem, przewijam i tam fragmenty. Co tam jeszcze na koniec powiecie, moi drodzy? Cześć wszystkim, skorzystam z okazji, zapraszam Was na mój profil. Zerknijcie na moje nowe zdjęcia, zostawcie coś po sobie, serduszko, lajka. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie komplementy dzisiaj, naprawdę. Ciekawe, jak Wam się spodoba trzecia stylówka, będzie jeszcze inna.
Jak wspominasz występ Must Be The Music? No powiem ci, że wspominam bardzo pozytywnie. Chociaż ogólnie w programie jakoś daleko nie zaszłam. Ale samo to, że dał się dostać, to było naprawdę ciężkie. Bo ja 3 razy próbowałam dostać się do programu. Raz byłam na castingu stacjonarnym i niestety straciłam tylko czas. Później wysyłałam przez internet zgłoszenie, nie udało się. A za 3 razem w końcu napisali, że zapraszają mnie do programu. Byłam wtedy mega szczęśliwa. Podekscytowana tym wszystkim. Sam występ ogólnie oceniam całkiem spoko. Ja pamiętam dokładnie, że przed tym występem w Must Be The Music miałam alergię i ogólnie miałam katar, miałam problem z oddychaniem, wiecie, smarkałam, kichałam i bałam się, że mogę przetracić po prostu swoją szansę i wyjdzie mi niedobrze. Wyszło w miarę dobrze, a mogło być jeszcze lepiej. I powiem wam tak, że stresu nie czułam żadnego w tym programie. Wcześniej, gdy oglądałam te programy, to wyobrażałam sobie siebie na przykład na tej scenie i czułam ogromne nerwy, stres, takie podekscytowanie. A jak już tam byłam, to nic, totalnie wyszłam pewna siebie na tą scenę. No i co, poznałam trochę tam popularnych ludzi. Najbardziej wspominam dobrze Maćka Roka, który jest naprawdę świetnym prezenterem i takim miłym człowiekiem ogólnie, przyjaznym. I powiem wam, że super było. Dali nam obiad, nocleg w hotelu, potraktowali nas jak takie super, nie wiem, VIP-ów, o. I ogólnie atmosfera była świetna tam. Co tam jeszcze? No, co, no, było fajnie, tak? Co tam jeszcze mogę powiedzieć o tym występie? Adrenalina niesamowita, radość, podekscytowanie, wielka szansa zaśpiewać na takiej scenie. Ale był kolejny stres jeszcze, bo ja nie byłam pewna, czy oni pokażą mnie w telewizji, bo też wiele osób nie emitowali w ogóle, nie pokazali ich. A ja się wszystkie pochwaliłam już, wystąpiłam w Must Be The Music, byłam. I wtedy cały czas mówię, Boże, żeby oni mnie pokazali, bo jak nie, to wyjdę na durną, nie? Że pochwaliłam się, a tu nie ma mnie. Dobrze, przecież miałam zdjęcia, dowód, że byłam tam. I ogólnie, no, wszystko wyglądało super, bardzo mi się podobało. Kto był niemiły? Powiem wam, że Kora tak ironicznie, świętej pamięci Kora ironicznie dogadywała mi tam o tych sowach, wiecie, słów, bo to nie pokazali tego w telewizji, ucięli to, ale tak było. I ja tam słuchałam tego, tak, z przymrużeniem oka, no ale miałam też szansę ją zobaczyć, doceniam, wielka artystka, jakby nie było, nie mam żalu, nie. Zapędowska jest neutralna, też nie do końca taka uprzejma, powiem szczerze. Cześć Wikuś, cześć Wiktoria, hej. I powiem wam, że ona taka nie do końca miła, neutralna, aczkolwiek taka mega szczera aż do bólu. Ten mój występ średnio się jej podobał, jak wiecie. Adam Sztaba ogólnie, wydaje mi się, że jemu się podobało, ale też możliwe, że w tych programach mają słuchawki i ktoś tam im mówi. Ta ma przejść, ten ma nie przejść, oni muszą robić to, co każą im. Ale Piotr Rogucki najlepiej zareagował. Powiedział, że jestem utalentowana, że zasługuję na dużo fanów na YouTubie, że mam fajny głos. No, więc tu się cieszyłam bardzo, bo lubię go jako artystę. Więc wspominam ten program bardzo miło. Też Paulina Sykudierzyna, też miałam okazję z nią pogadać. Co tam jeszcze? A w ogóle jak wtedy jechałam do Must Be The Music, to spotkałam po drodze Majkę Jeżowską. Szła akurat tam, no nie? Pogadałam z nią chwilę wtedy. No więc działo się wtedy sporo. Występ ogólnie oceniam w miarę jako tako. W ogóle mój występ Must Be The Music ma 200 tysięcy odsłon prawie na YouTubie. Wow. Tam niektórzy pisali, to jest ta od afery donate'owej od 2 złote? Tak, to ona. Klaudeliza. Wolisz usłyszeć małe kłamstewka, czy usłyszeć czasem bolesną, aczkolwiek szczerą prawdę? Wiesz co? Zależy, czego to dotyczy. Jeśli to są błahe sprawy, to mogą sobie kłamać, mówić, co chcą. Ale szczerość buduje przyszłość, tak? Więc lepiej może tą szczerą prawdę usłyszeć, niżeli jakieś kłamstwa, mieć potem złudne iluzje. Więc no, moim zdaniem jednak lepiej jest tą prawdę usłyszeć. Czasami ona boli bardzo. Więc wybieram prawdę, tak? Bo te słodkie kłamstwa nie prowadzą do niczego dobrego. Hejka wszystkim. Witajcie. Cześć. Chciałabym wam wszystkim życzyć miłego weekendu. Czy często podchodzą do ciebie po zdjęcie? Czasami tak. Nie tak często, ale zdarza się. Zwłaszcza jak jestem w Krakowie, to więcej osób podchodzi. To i w ogóle też czasami jakieś osoby podejdą, chcą pogadać, zdjęcie.
Też czasami słyszę albo tam czuję, że ktoś mi się przygląda, ale nie ma odwagi podejść. Kiedy się znowu widzimy? A widzieliśmy się kiedyś? A jeśli chodzi o live'a, no to po południu. Tak, ludzie w Obromie kojarzą, tak, dużo osób. Już o kiedyś mówiłam, ale najfajniejszy przypadek z tym podchodzeniem do mnie był najfajniejszy w Warszawie parę lat temu. Ja byłam w 2019 roku i wtedy pamiętam koło Pałacu Kultury normalnie kilka osób czekało gdzieś tam w okolicy, no nie? Podchodzili do mnie z kartkami, autograf chcieli, zdjęcia, gadali ze mną, no było niesamowite. Kilka osób w jednym miejscu się zebrało, tam wiedzieli, że tam będę, nie wiem. To było takie miłe, fajne. Też ogólnie, gdziekolwiek się nie pojawię, to zawsze ktoś tam podejdzie. Nie mam większych planów na dzisiaj. O której ten live? Nie wiem, 16, 17, potem 18. Przez dwa będą live'y dzisiaj. Hejka wszystkim, witam nowych widzów. Dobra, moi drodzy, 5 minutek i zbieram się powoli. Jakieś pytanie jeszcze macie na koniec? Jakieś istotne, fajne? Tak, rekord Guinnessa z live'ami. Zgadza się, jestem bardzo aktywna ostatnio. Więc cieszcie się, póki jestem aktywna, bo później może być trochę mniej tych live'ów, różnie to jest. Ale na ten moment jestem bardzo optymistyczna. Podoba ci się praca zdalna, czy czasem masz ochotę wyjść do biura? Wiesz co, mogłabym siedzieć w biurze z ludźmi chętnie, jak najbardziej. Tylko, że te dojazdy są męczące, kosztowne też, więc już wolę zdalną pracę w domu na ten moment. Ale nie wiem, co los przyniesie, może za jakiś czas będę musiała dojeżdżać znowu. Nie chcę o tym myśleć nawet. Strata czasu i pieniędzy. Czy planujesz już zostać na Instagramie? Tak, oczywiście. Wasze zdrowie. Więc tym razem zostaję na Insta, więc spokojnie. Witam wszystkich serdecznie. Hejka. A wy co będziecie dzisiaj robić? Powiedzcie mi. Ja zaraz idę coś zjeść, wyjdę na ogródek, posiedzieć trochę w promieniach słońca, odpocząć, obejrzę jakiś serial może. Nie odchodź już, bo bez ciebie będą nudy. Dzięki. No niektórzy sąsiedzi mnie kojarzą z internetu, jak najbardziej. Inni nie. W zależności kto. Kiedyś pamiętam, jak mój kumpel, mój sąsiad, tam jakiś czas temu, jak jeszcze byłam taka mega znana, to śmiałam się, jak on powiedział swojej mamie, zobacz, nasza sąsiadka jest celebrytką, oglądaj. I on kiedyś do mnie mówi, że jego kumpel gdzieś tam mówi do niego, znasz Klaudę Lizę? Ta pokazywał gdzieś tam mój filmik, a on mówi, no pewnie, że ją znam, to moja sąsiadka. Mówi, chcesz autograf, chcesz zdjęcie, to ci załatwię po znajomości. To jest śmieszne. Nie, nie wracam na YouTube. Mówiłam już to tyle razy. Nie, nie będzie powrotu. Instagram tylko teraz się dla mnie liczy. Tylko tutaj będę. Albo tutaj, albo nigdzie. No, Carmex, moja ulubiona pomadka od lat. Polecam wszystkim serdecznie. Aktualnie nie mam konta na Facebooku. Gdzieś tam jakiś fanpage jest stary, ale ja nie korzystam z Messengera, z Facebooka w ogóle. Nie lubię już tego. Wolę do kontaktu Telegram albo WhatsApp. Albo telefon, albo nie wiem, Instagram. Chociaż kiedyś miałam przez chwilę Messengera i Facebooka, założyłam dla kogoś. Klaudia, ja to cię widzę jako panią rezydent z biura podróży w jakimś ciepłym kraju. Kiedyś marzyłam o tym, pamiętam. O, pół minuty zostało live'a, więc muszę się wami żegnać. Dzięki za uwagę, za miłe słowa, za wszystko tak naprawdę. I te live'y moje są zapisane na profilu
Więc nadróbcie zaległości. Fajnie było pogadać. Pokażę wam książki, kosmetyki. Później się znowu widzimy. Kiedy schudnę? Może nigdy. Rozczarowałam cię tym? Mam nadzieję, że tak. Trzymaj się, drogi widzu, droga obserwatorko. Pa, pa. Dzięki za uwagę.